Według naszego raportu aż 94% osób ankietowanych deklaruje, że zabezpiecza swoje smartfony i odpowiednio 91% tablety, więc ten współczynnik jest dosyć wysoki. Natomiast wątpliwości budzą metody używane do zabezpieczenia tych urządzeń. Jest to głównie 36% ankietowanych tak deklaruje kod PIN i zabezpieczenie wzorem na ekranie. Oba te zabezpieczenia nie są zbyt profesjonalne. Dlaczego? Dlatego, że można je dosyć łatwo złamać i zabezpieczają głównie urządzenie, a nie dane, które mogą być na zewnętrznej karcie pamięci. Zapytaliśmy również o to, jak wielu użytkowników robi kopie danych. Jak się okazuje, 8 na 10 ankietowanych deklaruje, że takie kopie robi, natomiast już tylko 37%, że regularnie. Jak mówi stare przysłowie, użytkownicy dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy robią kopie i na tych, którzy będą je robili. Gdy stracą dane, poczują, jak to było dotkliwe i zmienią podejście. Odrębną kwestią są zabezpieczenia sprzętu mobilnego używanego w firmach. W małych, w średnich, nawet w dużych firmach bardzo rzadko można spotkać systemy do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych. Głównie dlatego, że są to rozwiązania ciągle jeszcze niedojrzałe, trudne w zarządzaniu, ale przede wszystkim drogie. Na to nakłada się kwestia trendu światowego do używania sprzętu mobilnego prywatnego przez pracowników do zastosowań służbowych. Tutaj dodatkowa jest kwestia, co można z takim prywatnym sprzętem zrobić od strony zabezpieczenia go. Raczej można zabezpieczać jedynie aplikacje, dane, a nie samo urządzenie. Urządzenia mobilne, smartfony i tablety są w rzeczywistości zminiaturyzowanymi komputerami, które często stanowią furtkę do danych firmowych, jeśli oczywiście są tak wykorzystywane. Poczta internetowa firmowa stanowi łatwy sposób do złamania zabezpieczeń np. firmowego CRM-a. Wystarczy w CRM-ie uruchomić opcję odzyskiwania hasła, dostaniemy na pocztę link do zresetowania go. My często mamy dostęp do zasobów firmowych. Jeśli złamiemy zabezpieczenia telefonu, jesteśmy de facto w sieci firmowej i możemy z niej kopiować dane. Jak zabezpieczyć takie urządzenie mobilne, żeby użytkowanie nie było zbyt utrudnione, a dane były bezpieczne? No to jest szereg metod. Począwszy od szyfrowania danych poprzez używane szczególnie w dużych międzynarodowych firmach specjalne systemy do zarządzania urządzeniami mobilnymi zwane MDM, które tworzą tak zwany kontener bezpieczny, do którego nie sposób dostać się intruzowi z zewnątrz.